Tak, tak, zgadza się, Icepol. Tylko mnie aktualnie w kraju nie ma. Ale tak jak ustalaliśmy, dwie terenówki na państwo czekają. Zgadza się, dokładnie tak. Dziękuję. I miłego pobytu. Kurde, misiek, czy my naprawdę musimy jechać na to zadupie? Teraz jest to okres przedświąteczny, wyprzedaży w sklepach. Poza tym, umówiłam się do fryzjera, do manikurzystki, na masaż, a no i jeszcze na spa. Musimy, kochanie. Ja tam już parę lat nie byłem. Streszczaj się. Co streszczaj się? Jeszcze muszę się umalować. Mhm. Jak jeszcze tej tapety dołożysz, to ci do zupy wpadnie. Ty mnie tu nie pouczajesz, Winis 101. Gotujesz? To gotuj. No, mieszaj. W lewo mieszaj. Teraz pieprzu sypnij. No, weź. Gdzie tą? Nie to, o tamtą. Zamieszaj teraz w lewo. O, przypraw teraz dosyp. Tak, tej. Teraz tej. O tak, teraz wolniej mieszaj. Ty mnie nie pouczaj. Ja sama dobrze wiem, co mam robić. Ja też dobrze wiem, co robię. A ty mi się ciągle wtryniesz, jak jadę samochodem. Proszę. Siema, młody! Wojtek? Cześć, brachu! Kopa lat! Młody, ale ty się postarzał? Żartuję, zobacz! Moja połówka? Magdalena. Miło mi, Magdaleno. Na pierwsze pewnie masz Maria. Na pierwsze Magda, a na drugie Lena. No, to siadajcie. Czym chata bogata? Bogata? Siadaj, Madzie, siadaj. Misiek, ja tu na pewno jeść nie będę. Dobrze. A ja tak patrzę, młody, że tu od czasów naszej młodości nic się nie zmieniło. A pewnie, że się nie zmieniło. Fajnie, nie? Ta, fajnie. PRL w czystej postaci, dno i wodorosty. Cicho bądź. Młody, masz tu koniaczek? Prosto z Islandii? To czekajcie. Ja coś zaraz na ząb skombinuję. Nie, nic nie trzeba. My zaraz spadamy. Trzeba. Takie goście do mnie przyjechali, tyle drogi, ja ich muszę ugościć. Kurde, misiek, to ja tutaj tyle drogi jechałam, żeby zwiedzać to pieprzone muzeum, rodem z PRL-u i tego dziada w dresach, który nie ma grosza przy dupie? Wytrzymaj jeszcze troszkę, no, zaraz się zwijamy i pojedziemy. Siema, szwagier! Co, u ciebie pewnie już gwiazdka? No, nawet trzy! Trzy? Jak to trzy? Na koniaku trzy gwiazdki. Na czym? Na koniaku! Trunek taki, koniak! Koniak? A jak to się pije? A zamień sylaby miejscami! Koniak? Jak koń? O skurwesyn! Ty, Antek, prośbę mam. Wpadniesz do mnie? Głupie pytanie. Jasne, że wpadnę. Ty, to weź pół litra. Szwagier, pół litra to ja na drogę biorę. Dobra, to weź litra, tylko migiem. Dobra. Zaraz będę, bo akurat w sklepie jestem. No. Co tym razem, Antoni? Dwie połóweczki poproszę. O, Jantek, Antek. Jakbyś tyle nie pił, to byś Ferrari jeździł. A ty pijesz? No nie. To gdzie twoje Ferrari? Jeszcze chwileczkę, zaraz wracam. Spokojnie, ja to ci wszystko wynagrodzę potem. Jeszcze moich imion się przyczepił, wieśniak jeden. Trzeba było bierzmowanym się przedstawić. A to nie taki głupi pomysł. Siema, szwagier. A co ty tu? Kurwa. Nie mówiłeś, że masz taką laskę? Całuję rączki. Joanna. Joantek, też z wioski. Ty, szwagier. A co ty tak się odjebałeś na te święta?
Tak szczerze, to cię wolę w dresach. Gościu, ja ciebie pierwszy raz na oczy widzę. I lepiej, żebyś mnie nie wolał. O! Widzę, że jest moja połówka. Szwagier? Widzę, że już się poznaliście. Nie? No to jest mój szwagier Antek. A to jest mój starszy o 3 minuty brat bliźniak Wojtek. A to jego połówka Magdalena. Maryja Magdalena. Sam masz ryja, dosyć tego. Ja sobie idę, a ty jak chcesz, to sobie siedź. To idź, kochanie, się przejdź po sklepa, zobacz, może coś sobie kupisz. No to daj mi kasę. Ile? Tyle. Szwagier, u ciebie jakaś kasa się wala pod stołem. Ciemno jest. Madziu, ja tam nic nie widzę, same śmieci. To co, po jednym? A jak? I właśnie wtedy założyłem firmę Icepol na Islandii. To tam jest życie? A jak? A widoki jakie? Zorza polarna. Wiesz, ile tam chętnych turystów jest, żeby zobaczyć te widoki? I właśnie tu trzeba mieć łeb. Pamiętasz, jak nasz pradziadek kopał pierwsze studnie w Afryce? A ja założyłem wypożyczalnię aut tyrynowych na Islandii. No i co z tego? A to z tego, że Islandia to jest wyspa. I możesz do niej albo dolecieć, albo dopłynąć w pław. O, tam samochodem nie dojedziesz. No właśnie. I co, młody? Wchodzisz ze mną w spółkę? A po co? Jak to po co? Kasy trochę liźniesz, remont w chacie zrobisz. A po co mi w ten remont kasę pchać? Przecież to nadal będzie chata. To wy, mieszczuchy, szpanujecie, kredytów ponabieracie na remonty i na pierdoły. Telefony, smartfony jak patelnie, nawet połowę funkcji w nich nie znacie. Telewizory po 60 cali ponakupujecie i to jeszcze naprzeciwko okna powiesicie, żeby dla sąsiada gul skoczył. Ale człowiek z życia musi coś mieć. No, najpierw poświęcasz zdrowie, by się czegoś dorobić, a potem oddałbyś to wszystko, by te zdrowie odzyskać. Nie usprawiedliwiaj się, młody. Powiedz po prostu, że chlasz i tyle. No chlam, i co z tego? A to, że jak ty chlałeś, to ja postawiłem dom. Wykańczałem go, a ty nadal chlałeś. Ja kupiłem se auto, a ty co? Nadal chlasz. A ja zdałem butelki na skup i za to kasę postawiłem dla żonki dom. Kupiłem dla niej samochód, a za resztę pieniędzy chlam. I ja też. Co? Już się schlał. Idziemy do samochodu i to już. Ruchy, ruchy. Raz, dwa. To co, szwagier? Konia z Islandii spróbuję? To polewaj, Jantek. Trzymaj. Szwagier. No? Patrzę, i u ciebie aniołek siedzi na czubku drzewka. A jak? Ciekawe, skąd taka tradycja? Nie wiesz, Antek? To słuchaj. Dawno, dawno temu Mikołaj szykował się do odlotu. Już od samego początku szło coś nie tak. Najlepsze elfy poszli na chorobowe. A? On w obawie, że nie zdąży, poszedł do stajni, zagląda, patrzy trzy reniefery w ciąży, a dzwoneczek z Rudolfem przeskoczyli przez płot i poszli Bóg wie gdzie. No to zdenerwowany Mikołaj postanowił sobie, że walnie setkę na rozluźnienie. Zachodzi do kuchni, a te alkoholu nie ma, bo te chore elfy go wypiły. No to zrobił sobie kawkę, wziął filiżaneczkę, jak tu wchodzi Mikołajowa i mówi: mamusia moja przyjechała na kilka dni. Filiżanka spadła na podłogę, cała się potłukła. Mikołaj się rozejrzał dookoła, myśli, nie, no muszę sprzątnąć ten bajzel. Bierze zamiotłę, a to myszy zjadły całe włosie. I jak Mikołaj już był na granicy wytrzymałości, usłyszał pukanie do drzwi.
Otwiera, a tam stoi uśmiechnięty aniołek trzymający choinkę i mówi wesolutkim głosem. Wesołych świąt, Mikołaju! Mam dla ciebie choinkę. Prawda, że jest piękna? Gdzie mam ją wsadzić? Od tamtej pory się wzięła tradycja aniołka na czubku drzewka. To co? Jeszcze po jednym? Panu kierowcy, na drodze E67 zauważono pojazd poruszający się pod prąd. Prosimy wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i trzymanie się bocznych krawędzi. Co robisz? Ty do brata muszę zadzwonić. Bagierko, słuchaj! Tam na waszej drodze jakiś wariat jedzie pod prąd. Jeden? Jak tu wszyscy pod prąd jadą.